Witajcie w kolejnym odcinku już tak zapomnianej serii, dawno nieemitowanej, a mianowicie Fakty i mity. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie dobrze albo mniej znany katalizator, który praktycznie jest w każdym układzie wydechowym naszego samochodu, czy o zapłonie samoczynnym, czy o zapłonie iskrowym. Natomiast aby być bardzo poprawnym politycznie i w wymowie, nie powinniśmy mówić katalizator, a mianowicie reaktor katalityczny. Tylko wyobrażacie sobie sytuację, gdzie przyjeżdżacie na warsztat i mówicie, że nawalił nam reaktor katalityczny, trochę kosmiczne. Żeby zrozumieć zasadę działania, powinniśmy cofnąć się w czasie i opowiedzieć sobie lekko historię powstania, dlatego że pierwszym mitem panującym w czeluściach naszego internetu będzie data powstania katalizatora. Mianowicie bardzo mocno gdzieś widzę w internecie, Opel podpisuje sobie to datowanie na 1989, że Opel jako pierwszy w silnikach benzynowych wprowadził obowiązkowo katalizator. Jest to nie do końca prawda. Aby być w pełni rzetelnym, cofnijmy się troszeczkę do lat 60., a mianowicie do Stanów Zjednoczonych, końcówka lat 60. Wiecie, bardzo duży rozwój technologiczny po II wojnie światowej, masa samochodów wpływa na rynek Stanów Zjednoczonych, na rynek europejski. Ludzie zastanawiają się, co się takiego dzieje, że gdzieś środowisko troszkę zaczyna kuleć, zaczynają ludzie badać, agencje rynkowe zlecają różne badania. Końcówka lat 70. w pewnych Stanach, na przykład w Kalifornii, powstają restrykcje, że samochód musi być wyposażony w katalizator i zaczyna się to tak naprawdę przenosić powoli ze Stanów do Europy. Natomiast dlaczego? Powstanie katalizatora to jest tak naprawdę zasługa naukowców amerykańskich, tak samo jak EGR-a, czyli zawór recyrkulacji spalin. Jest to uzasadnione. Dlaczego? Po pierwsze, redukcja szkodliwych tlenków wydobywających się podczas spalania w naszym układzie wydechowym, czyli spalin. Tak? Jest to jeszcze tak naprawdę czas, kiedy naprawdę walczyliśmy o ochronę środowiska, a nie było to tylko na kartkach papierów, więc w latach 70. można uznać, że jest to prawowitym właścicielem, będą Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o genezę powstania katalizatorów, a nie jak to mówi się w 89. roku Opel. Zatem co powoduje nasz katalizator, dlaczego on jest tak pożądany i dlaczego tak restrykcyjnie pilnowane są normy, czy on się znajduje w samochodzie, czy nie, dlaczego każdy samochód benzynowy jest wyposażony, dlaczego troszkę inny jest w dieslu. Przejdźmy do zasady działania. Mylnym stwierdzeniem będzie, że katalizator jest pojemnikiem magazynującym coś. Nie, katalizator jest tak naprawdę w zależności od jego konstrukcji, ponieważ zacznijmy od silnika benzynowego. Mogą występować dwa rodzaje wkładów, ceramiczny i metalowy. Jeżeli mówimy o którymkolwiek, czy ceramicznym, czy metalowym, ceramiczny o przekrojach plastra miodu, znajdują się w nim bardzo ważne pierwiastki, platyna, palat, rod, właśnie w zależności, czy jest to metalowy, czy ceramiczny. One wchodzą w reakcje chemiczne z tlenkami wydobywającymi się z naszych spalin, utleniając je, powodując ich znikanie. W związku z tym tam się nic nie magazynuje, po prostu zachodzi reakcja chemiczna i spaliny zostają poprzez katalizator oczyszczone. Troszkę bliżej, jeżeli chodzi o silniki benzynowe, TWC. Coś Wam to mówi? Trójfunkcjonalność katalizatora TWC. Troszkę więcej roboty w samochodzie z silnikiem iskrowym wykonuje katalizator. Dlaczego? Redukcja tlenku azotu, utlenianie się węglowodoru do wody i utlenianie się dwutlenku węgla. I jeszcze jedną funkcję, niestety nie jestem chemikiem. Generalnie chodzi o to, że w związku z warunkami, w jakich pracuję, czyli jednak wyższa temperatura, jednak jest to troszkę inaczej niż w zapłonie samoczynnym, może tych pierwiastków nam troszeczkę więcej wyeliminować. Po prostu chodzi o to, że z jednej strony jest puszczony, z drugiej strony jest wypuszczony, już oczyszczony z mniejszą ilością szkodliwych tlenków. I taka jest zasada, bardzo kolokwialnie, bardzo upraszczając naszego katalizatora w samochodzie benzynowym, jeszcze prostsza będzie w silnikach z zapłonem samoczynnym. W silniku diesla, w związku z bardziej ubogą mieszanką, jest to reaktor utleniania węglowodoru i dwutlenku węgla i tak naprawdę koniec, jeżeli o to chodzi. Potem rolę oczyszczania spalin w silniku diesla przejmują, wiecie, już znane Wam filtry DPF i różne inne magiczne rozwiązania. O czym należy jeszcze powiedzieć? Bardzo w dzisiejszych czasach mocno ze sobą są spięte katalizator i sondy lambda. Sondy lambda, czyli na podstawie czujniki mierzące ilość tlenu zawartego w spalinach, do tego, że tam temperatura odpowiednia i wszystko inne. Zatem rodzi się pytanie, czy katalizator jest urządzeniem niepotrzebnym i bardzo awaryjnym? Już na nie odpowiadam. Oczywiście, jest urządzeniem bardzo potrzebnym w naszym samochodzie. Przede wszystkim pamiętajcie, dzisiaj są to już urządzenia trwałe, nierzadko mogące przejechać między 100-200 tysięcy km w zależności od konstrukcji. Macie rację, jest to bardzo drogie urządzenie, jeżeli mamy na przykład katalizator właśnie z wkładem nieceramicznym, a wkładem metalowym, no on będzie stosunkowo droższy, bo jego koszta wyprodukowania będą droższe. Natomiast musi być ze względu na to, że no gdzieś walczymy troszkę z tą ekologią w pozytywnym słowa tego znaczeniu i dzisiaj
No ciężko by zobaczyć samochód nowy bez katalizatora czy bez czegoś. Poza tym normy prawne, jeszcze nawet u nas w Polsce, są dość skomplikowane. Zatem myślę, że jeżeli mniej więcej wiecie, jak już działa katalizator, przejdźmy do tak zwanych faktów i mitów. Żyjemy w kraju, gdzie średnia wieku samochodu jest około 15-18 lat, w związku z tym większość takich pojazdów będzie miało katalizator znajdujący się za kolektorem wydechowym, natomiast w bardziej współczesnych konstrukcjach katalizator będzie znajdował się już praktycznie w kolektorze wydechowym w celu zoptymalizowania i przechwytywania tych spalin. Jak dobrze możecie wiedzieć z odcinka o układzie wydechowym, który kiedyś zrobiłem, katalizator jest tak zaprojektowany, żeby pełnił też funkcję pierwszego uderzenia fali, jaka idzie spalin, w ten sposób, że powoduje powstanie podciśnienia, które jeszcze wysysa nam resztki z komory spalania, ale to już jest temat na inny odcinek. Pierwszym mitem, który należy sobie powiedzieć, LPG zabija katalizator. Guzik prawda. Poprawnie wystrojona instalacja gazowa, dzisiaj spotykana tak często generacji trzeciej czy czwartej, instalacje sekwencyjne, które tak naprawdę współpracują z komputerem pokładowym, jeżeli jest dobrze wystrojona, a taka powinna być, jeżeli dbamy o nią regularnie, czyli utrzymujemy higienę instalacji gazowej, nie ściemniamy gdzieś na jakichś szemranych stacjach, wszystko jest poprawnie. Katalizator nie ulega szybszemu zniszczeniu. Owszem, jeśli mieszanka będzie zbyt uboga, a jeśli będą jakiekolwiek problemy z naszą instalacją gazową, ale to samo toczy się z układem zapłonowym, może dojść w szybkim czasie do rozsypania się wkładu ceramicznego, zatkania się katalizatora, więc powiedzenie, że w LPG równa się zabicie katalizatora, nie jest do końca na miejscu. I jasne, tyczy się to starych rumpli, kiedy to była instalacja na monopunkcie, prychała, kichała i Heniek musiał ją skręcić na oko, na ucho, bez niczego. Natomiast w przypadku 90% instalacji gazowych, czyli następnych generacji, nie ma to racji bytu. Temat stosunkowo śliski. Kolejny mit. Wycięcie katalizatora zwiększa konie mechaniczne. Skąd on powstał? Tłumaczę. Lata 80., przełom 90., do dzisiaj możecie spotkać w katalogach, jeżeli macie starszy pojazd, gdzieś w katalogach części zamiennych. Przykładowo BMW 730 z katalizatorem i bez katalizatora. Owszem, w tamtych latach katalizator bardzo mocno torował drogę wylotu spalin, w związku z czym samochód bez katalizatora miał tych koni troszeczkę więcej newtonometrów, tam procentowo powiedzmy 1-2%. Ale nie każdy, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli wycięcie katalizatora ma być poprawnie zrobione, no to po pierwsze, musisz wiedzieć, że Twój układ może mieć dwie sondy, cztery sondy, dużo sond. Jeżeli ma jedną sondę przed katalizatorem, to już jest połowa sukcesu. Wycięcie katalizatora spowoduje płynniejsze przejście spalin, jeżeli to jest starszy układ wydechowy, ale co zamiast tego katalizatora? Zwykła rurka? Strumiennica, jakaś puszka, musisz właśnie wiedzieć, że on pełni tą funkcję, w której też powstaje to podciśnienie, które wysysa te spaliny, więc nie do końca może się okazać, że wycięcie katalizatora przyniesie koni. Jasne, jest dużo samochodów, w których usunięcie katalizatora, mówimy o starszych samochodach, daje efekt wymierny, natomiast jeżeli jest sonda druga za katalizatorem, wycięcie katalizatora spowoduje check engine i w tym momencie musisz się udać do kogoś, kto albo Ci usunie z sterownika drugą sondę, tak żeby w ogóle komputer jej nie widział i tylko analizował na podstawie pierwszej, co już będzie kosztowało i potem suma summarum może się okazać, że operacja wycięcia kata będzie kosztowała Cię tyle samo, co jakiś kat w zamienniku, bo oczywiście Polska jako naród rozwojowy słynie z tego, że wymyśliliśmy katalizatory uniwersalne. A jeśli już w temacie wycinania jesteśmy, ostatnio natknąłem się, okazuje się, że na portalu, w którym kupuję różne gówniane rzeczy do serii Hit czy Kit, również są specjaliści motoryzacyjni, którzy piszą artykuły. O, straszne. I teraz, wycięcie katalizatora, czy jest legalne? No, z artykułu wynikało, że w pewnych sytuacjach tak. Natomiast ja powiem od strony prawnej. Rzadko się zdarza na razie jeszcze w Polsce, żeby Was kontrolowali przy przeglądzie technicznym zawartość spalin, choć powinno się to robić. Policja ma już urządzenia, którymi może kontrolować zawartość spalin z układu wydechowego. I teraz, jeżeli będzie niewłaściwa, może nałożyć na Was mandat do 300 zł. Na przeglądzie, jeżeli diagnosta skapnie się, że nie macie katalizatora, choć często gęsto stosuje się praktykę, po prostu wyjmuje się katalizator, wywala wnętrze i wsadza z powrotem puchę, Polska, to również może Wam nie podbić przeglądu. Ale wyczytałem, że jeżeli nie macie katalizatora, a zbadają Wasze spaliny i wszystko jest w porządku, no to jest wszystko w porządku i nic się nie dzieje. No nie do końca, dlatego że jest jeszcze prawo, które nam mówi, że jeżeli samochód był seryjnie, fabrycznie wyposażony w katalizator, no to w tym momencie jego usunięcie zabije tak zwaną legalizację, specyfikę i tak dalej. Więc jest to polemika prawna. Powiem tak,
Od strony takiej technicznej, jaką znamy na co dzień, często gęsto wywala się tego kata, jeżeli jest taka możliwość, z puchy, starą puchę, po prostu pustą się wsadza albo strumienicę, mało kto się kapnie. Natomiast zastanówcie się, czy aby na pewno warto. Natomiast nie wierzmy w to, że jest to legalne, bo jeżeli będzie legalne i nam wszystko dobrze wykaże na analizie spalin, choć nie powinno z samego założenia działania jego funkcji, to zastanówcie się, czy to usunięcie jest zgodne ze specyfikacją techniczną, czyli tak zwaną homologacją naszego samochodu. Ostatnim już takim mitem, chociaż pewnie jeszcze wiele ich można by wymieniać, że nie możemy usunąć katalizatora, który ma system diagnostyczny OBD2. Ja mam pytanie, co za ciule piszą te artykuły w tych internetach naszych? Okej, rozumiem, że system OBD2, tak popularny od 2000 roku w górę, ma praktycznie każdy samochód, natomiast interpretacja dziennikarzy, reporterów motoryzacyjnych można wywnioskować, że na przykład w 96, 7, 8, jeżeli nie było systemu diagnostycznego OBD2, to tym samym sposobem nie może być dwóch sond lambda. Gówno, prawda, za przeproszeniem. Dwie sondy lambda mogą być również przy systemie diagnostycznym, niekoniecznie OBD2. Ważne jest to, abyś się upewnił po prostu, jeżeli już masz taki zabójczy manewr, zamiar zrobić, czy nie masz po prostu dwóch sond i tyle. Nie to, czy ty masz OBD1, OBD2, czy Obi-Wan Kenobi. No o to mi chodzi, po prostu nie wzorujmy się takimi rzeczami. Jest kilka faktów, na które trzeba zwrócić uwagę, między innymi przede wszystkim bardzo często mówione, że katalizator z wkładem ceramicznym po bardzo długiej podróży i wjechaniu w głęboką kałużę wody może ulec zniszczeniu. Rzadko się to zdarza, natomiast to jest fakt, może dojść do takiej sytuacji i wtedy nasza zabaweczka, która kosztuje niejednokrotnie kilka tysięcy złotych w ASO, no, będzie do wymiany. Faktem kolejnym, który trzeba sobie powiedzieć, że zatkany katalizator może unieruchomić silnik. Zdarzy się, że przykładowo jechaliście w trasę, właśnie nawet najechaliście kałużę, mieliście już naprawdę zdewastowany ten katalizator, ceramika w środku się posypała, do tego stopnia, że przy odpaleniu, zgasiliście, jest cacy, tak, wszystko ostygło, już nie możecie odpalić. Jest niedrożny układ. Co się dalej dzieje? No jesteście w tym momencie wbici na koszta, bo każdy zdrowy człowiek na początku, zapominając o niedrożności katalizatora i układu wydechowego, pomyśli sobie, że pompa paliwa, wtryski, cokolwiek, kręci, nie odpala i czasem wtedy warto sobie przypomnieć taki materiał jak ten, czy to na przykład nie jest na przykład katalizator. Kolejnym bardzo dużym faktem, a zarazem objawem, pamiętajcie, w pół zatkany katalizator w silniku wolno ssącym benzynowym nie do końca wy zauważycie spadki mocy czy momentu obrotowego. Natomiast w silnikach z turbodoładowaniem nawet w pół zatkany katalizator, czyli troszeczkę drożny, zatkany, czyli wkład się po prostu posypał, a no niestety da wam przede wszystkim bardzo dużą utratę mocy, co może też skutkować złe funkcjonowanie układu wydechowego, może też mieć duży wpływ na kondycję waszego silnika i motoru. Kolejnym faktem, uszkodzić katalizator można poprzez zaniedbanie układu zapłonowego. Jeżeli komputer będzie szalał i przewalał nam dawki paliwa, powietrza, też możecie waszego kata uszkodzić. Kolejną bardzo istotną rzeczą, jeżeli chodzi o fakty. Odpalanie samochodu na pych w niektórych przypadkach może doprowadzić do śmierci i agonii katalizatora, dlatego że na przykład wydobywało się paliwo, było podawane, wiecie, pchaliście, układ zaczął działać, doszło do zapłonu, mimo że jakieś resztki paliwa przedostały się do katalizatora, w tym momencie dochodzi do zapłonu w układzie katalizatora. No takie samo zapłony, wiecie, to strzelanie z rury to niekoniecznie jest zdrowe dla naszego wkładu, który tam jest, no powiedzmy sobie, dość delikatny. Co jeszcze warto powiedzieć? Jeżeli już spotkała Ciebie ta przykra przygoda, czyli uszkodzenie katalizatora, masz trzy możliwe warianty. Pierwszy, najpopularniejszy, szalenie popularny, czyli usunięcie po prostu gnojka z układu wydechowego, zaspawanie, wspawanie rurki, strumienicy lub samej puszki. To jest Twoja decyzja, Twój wybór, jeżeli jest to możliwe do zrobienia w Twoim samochodzie. Decydujesz sam. Ja nie mogę z ekranu nakłaniać nikogo do takiego zabiegu. Jest pewna alternatywa. Można kupić katalizator uniwersalny, dedykowany do danej mocy, made in Poland, 300, 400, 500 zł w zależności od wersji silnikowej, plus montaż, demontaż. Może warto się zastanowić nad takim rozwiązaniem. Niekoniecznie wolno ssaku, ono zabierze Tobie mocy lub ograniczy ten układ wydechowy. Najbardziej barbarzyńskie rozwiązanie, jakie zdarza mi się widzieć, to jest niestety, ale zakup katalizatora z rynku wtórnego, używanego, dlatego że nigdy nie wiesz, co tam będzie w środku. Nie wiesz, po prostu nie wiesz, a wydasz też kilka stów na marne. Ostatnim rozwiązaniem, najbardziej popularnym, ceny spadają, jest konkurencja w zamiennikach, mówimy o tak starszych, kupić sobie po prostu dedykowany do danego modelu katalizator, czyli zamiennik oryginalnego katalizatora, jeżeli takie występuje, wydać te 1000 zł i mieć spokój na następne 100 tysięcy, 200 tysięcy, bo
trzeba powiedzieć sobie tak, jeżeli wszystko działa tak jak należy, układ zapłonowy, nawet mamy LPG, jest dobrze wystrojone, katalizatory przejeżdżają naprawdę od 100 do 200 tysięcy kilometrów. Grupa japońskich samochodów mówi się, że jest grupą ryzyka, gdzie te katalizatory częściej się po prostu zużywają, bo tak to trzeba nazwać. Ale nie wiem, czy to jest do końca prawdą. Jeżeli mówimy o starszych samochodach, to występowały katalizatory i to bardzo starszych, takie wiecie, lata 90. do 95. roku maksymalnie, między 85. a 95. to potrafiły się te katalizatory sypać. Pamiętajcie, że to już jest samochód też 20-letni, więc nie wymagajmy od niego cudów i daję sobie rękę uciąć, że ktoś, kto ma samochód za 3, 4, 5 tysięcy złotych, na pewno nie biegnie i nie wymienia w nim katalizatora, który kosztuje 2000 złotych. Mam nadzieję, że pomógł ten odcinek Wam zrozumieć po prostu istotę działania i potrzebę działania, i potrzeby, dlaczego ten katalizator w samochodzie się znajduje. Ja wiem, moglibyśmy bardziej wejść w chemię, ale ja nie jestem człowiekiem od wszystkiego i nie mam ochoty tłumaczyć, co to jest reakcja katalityczna i inne, bo no kurczę, no nie wiem, no po prostu chemia, chemia. Miłośnicy, nie było i miłośniczki, nie było odcinka w środę, bardzo przepraszam, nadrobię to teraz w tą środę, będzie właśnie o amortyzatorach i o układzie resorowania samochodu, natomiast zostawiam Was poza tym odcinkiem, który widzicie. Tu macie odcinek, w którym wystąpiłem u Kickstera, żeśmy się ścigali na torze, zresztą zaległy odcinek. I jeszcze jedna kwestia, której nie mogę poruszyć, choć bardzo bym chciał na tym kanale. Tutaj, na moim drugim kanale musiałem skomentować, bo skąd się bierze seria Fakty i Mity? No od tego, że ktoś próbuje na nas czasami gdzieś żerować, może rzeczywiście dobry produkt wymyślić, który nam usprawni samochód, lub żerować i tu po prostu rozwalił mnie ten temat, więc wbijajcie koniecznie. Jeżeli Wam się podobało standardowo, no tak, żebra się o łapki, czy tutaj na tej serii, czy na innej, zostawcie łapę w górę, bo tylko i wyłącznie taka reakcja powoduje to, że kanał ma formę, kondycję się utrzymywać, dlatego że niestety ci, co nie śledzą YouTube'a, no to gówno burzę, łapki wbijajcie przed, wbijajcie po, to nie jest 7 tysięcy łapek, tam i po 40 tysięcy łapek idzie. Masz jakieś pytania, komentuj, wbijaj na naszego fanpage'a facebookowego, na którym już niedługo konkursy, w których do wygrania będą atrakcyjne nagrody. Instagrama, zapowietrzyłem się, subskrybuj kanał, trzymaj się, cześć. Walka z ochroną środowiska, mądry ty jesteś. Jeszcze raz. Kurwa. No co? Nie stój jak ten osioł. Zobacz. No co, mikrofon mi się zaplątał.